Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na tych kolejnych luźnych wrzutach. Swoją drogą patrzę na te luźne wrzuty i zastanawiam, czy powinny nazywać się luźne wrzuty, czy bardziej mądre wrzuty, albo jakiś inny intelektualny, rpgowy vlog. No ale nazewnictwo zostawmy na uboczu. Chciałem nagrać dla Was coś spontanicznego ze względu na to, że cały czas rozpisuję jakieś tematy i one się rozciągają i pogłębiają. Na przykład mam rozkopany taki temat, czym są story gry, czym są story games. Jeszcze nie wiem jak go nazwać, czy bardziej zahaczkowo w stylu, czemu przestałem grać w RPG, a gram w story gry, czy bardziej hmm, definicja story gry. Natomiast czytam super dużo rzeczy, pomyślałem, że zrobię nawet bibliografię, żebyście mogli poszukać, bo bardzo często pytacie o źródła w komentarzach. Ale chciałem nagrać coś szybkiego, spontanicznego. Wyszło mi pięć stron notatek. Wstałem w sobotę, usiadłem do komputera, rozpisałem. Wy widzicie, ile to zajmuje czasu. jeszcze nie widzę, bo dopiero zaczynam nagrywanie. To jest bardzo dziwna incepcja czasowa. Natomiast zainspirowane nagraniem Mateusza, ostatnim, które się nazywało Mechanika hmm? i znak zapytania albo mechaniki, nie, Mechanika i znak zapytania. Nie będę się do tego nagrania odnosił bezpośrednio, w ogóle zobaczyłem jedną trzecią i strasznie mi się spodobało, ale też było związane z tym, co miałem rozpisane, więc uznałem, że okej, okay, najpierw skończę i nagram to nagranie, które mamy tutaj przed sobą, a potem jeszcze odsłucham nagranie Mateusza, żeby się do niego odnieść. Wow, długie wprowadzenie. Czym są zasady? Po co są zasady? Do czego służą zasady? Dlaczego mamy zasady i czy powinniśmy się ich trzymać? I czym jest oszukiwanie? Jakie są podejścia do zasad w różnych ustawieniach konsolety grania. Zatem jakie pytania byśmy chcieli poeksplorować w tym nagraniu? Do czego służą zasady? O czym my właściwie mówimy, kiedy mówimy o zasadach? Jeżeli sobie spojrzymy na teorię RPG, to pojawiają się takie rzeczy jak zasady, reguły, struktury i procedury, które czasami się mylą. Ale ja przynajmniej definicyjnie rozumiem je tak, że struktura gry no to jest rzeczy, które robimy po kolei. Jak przykładowo w Brindlewood Bay jest rozpoczęcie sesji, są winietki, są pytania podsumowujące, a bardzo dobrym przykładem struktury są ostrza w mroku, które mają cztery fazy i debit Between, które również ma cztery fazy, przez które przechodzimy. Mogą być również struktury mniejsze i te struktury mniejsze często łączą się z procedurami, gdzieś tam się przelewają, no bo procedura to może być też procedurą gry, może być kiedy wyruszasz w podróż, to wy wykonaj ten ruch. I kiedy zakończysz podróż, to wtedy weź to z puli, itd. i tak dalej. To też nazywamy procedurą, czyli po kolei sproceduryzowany, ułożony, uporządkowany sposób rozwiązywania fikcji. I wtedy mamy na przykład procedurę do podróży, albo procedurę doszlające się po knajpach. Ale widziałem również eseje, w których procedura jest po, prostu, jest po prostu zamiennikiem struktury, a również takie, w których procedura jest sposobem na brzmienie mądrzej, kiedy się pisze o zasadach, mechanizmach. Mechaniki, mechanizmy. Mechanika jest z mechanics, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o to, skąd się wzięła, no bo na początku mieliśmy anglojęzyczne, anglojęzyczne materiały dotyczące, dotyczące RPG-ów, no i mamy różnego rodzaju mechanizmy. Jak mówimy o mechanizmach, to często mówimy o mechanizmach rezolucji. Tak naprawdę bardzo często, jeżeli tradycyjne, Tradycyjne stoły zastanawiają się, o, jakie, na jakiej mechanice jest ta gra, to mówią o na mechanice D20 albo na mechanice procentowej z Warhammera. Mamy pryncypia, które również są zasadami gry, jak na przykład w grach z nurtu PBTA, szczególnie tych głównonurtowych. Mamy pryncypia prowadzenia, pryncypia dobrych grających, pryncypia dobrych prowadzących, czyli Wyżyguj apokaliptykę. Jest pryncypium w świecie apokalipsy, tak? Czyli e, zasadą dla Ciebie, które Cię obowiązuje, jak prowadzisz, jest dawanie różnego rodzaju postapokaliptycznego koloru, rdzy, dziwnych, psychodelicznych rzeczy związanych z tym sztormem psionicznym. I są różnego rodzaju również techniki, które są zasadami. Na przykład, tutaj bym powiedział: No jest pryncypium zadawaj pytania i buduj na odpowiedziach, ale rzeczy takie jak malowanie sceny, zadawanie pytań. To czasem są rzeczy wpisane w tekst gry, a czasem są techniki, z których korzystamy, ustawianie sceny, cięcie sceny, różnego rodzaju montaże mogą wynikać z samej gry gra może mieć się wpisane w tekst, ale mogą być też technikami, a jednocześnie są pewnego rodzaju zasadami tego, jak pracujemy z gromi, z fikcją. Więc czy, o czym my w ogóle rozmawiamy? Jak te elementy wchodzą ze sobą w interakcję? To już tutaj mamy nagmatwany temat. I pomimo tego, że rozpisałem te pięć, te pięć stron to z założenia jest to bardzo eksploracyjne nagranie. Chciałbym, żebyście po prostu skupiali się na częściach, które Was interesują, żebyście w komentarzach rzucali źródła, którymi ja się mogę zainspirować. Jestem, jestem ponieważ to są dobre rzuty eksperymenty, jestem również otwarty na to, żeby nagrać to jeszcze, jeszcze raz z innej perspektywy, w bardziej skondensowany sposób. Tutaj chciałbym przedstawić Wam dużo perspektyw, na które możemy sobie razem spojrzeć, rozmawiając o zasadach. Chcę. Możliwe, że zadać więcej pytań, dać wam więcej zajawek i więcej inspiracji, niż dać jakieś konkretne odpowiedzi. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych to będzie miodzio i to jest dokładnie taki materiał, jaki, jaki lubią eksplorować, dla innych to będzie strasznie dużo nerdozy, strasznie dużo teoretyzowania. Będę starał się wyjaśniać wszystkie pojęcia, unikać możliwie anglicyzmów, szukać polskich zwrotów i szukać też terminów, które będą jak najbardziej, jak najmniej wyłączające, żeby uniknąć żargonu. Natomiast będziemy eksplorować, będziemy szukać. Więc mamy już tutaj różne zmagania z nazewnictwem: zasady, reguły, struktury, procedury, mechanizmy, pryncypia, techniki, co dokładnie jest zasadą, co nie jest zasadą, i różne pytania dotyczące tego, jakie jest źródło zasad. Czy mówimy tylko o zasadach zapisanych w tekście gry. Czy o zasadach domowych, które wynikają z naszej umowy społecznej, że jest nam wygodniej tak traktować tekst gry? I jakoś tak się utarło przy tym stole, że tak, go, że tak go interpretujemy, albo dodajemy dodatkową zasadę, której nie ma w tekście. Czy mówimy ogólnie o zasadach społecznych, które są przy stole, związanych z tym, jak się gra? Na przykład, tu może mieć zasadę, że. Każdy spotlight musi być wyrównany, czyli światło sceniczne, czyli czas na każdego, każdą osobę przy stole musi być wyrównany. Niektóre gry wpisują to w tekst gry i zakładają, że starają się jakoś to wpisać, bo to jest bardzo miękka społeczna rzecz. Ale przykładowo w Sairanie nie można, nie można rzucać dwa razy pod rząd. Jeżeli ktoś rzucił kośćmi. To ktoś inny musi rzucić kośćmi, zanim ta osoba będzie mogła, co przynajmniej daje jakąś wymianę, jakiś element kwestia za kwestię. Czy mówimy o niepisanych zasadach kultury gry, czyli nawet szerszych niż indywidualnie stół, ale które są w danej społeczności praktyków, w danej społeczności grających, czy też mówimy o specyficznych <gry> zasadach danego gatunku fikcji, danej konwencji. I jak mówiłem w tym nagraniu, zasady afikcja, mechanika afikcja. Ja tutaj cały czas nie mam jasności i zastanawiam się, nad oddzieleniem przy niektórych konwencjach zasad świata fikcyjnego, a zasad. Kon czyli tego jaka jest fizyka tego świata, o czym wiedzą osoby żyjące w tym świecie, może nie zdają sobie sprawy z mechanizmów za tym stojących, ale wiedzą, że jeżeli wpadniesz w pole jakieś magnetyczno-magiczne, to, to lewitujesz, albo mogą nie wiedzieć jak to działa. A z drugiej strony mamy zasady konwencyjne, jak to, że szturmowcy w Star Warsach słabo strzelają, które dopiero w Mandalorianie są gdzieś tam wprowadzane. Tak więc nie będziemy się nad tym koncentrować, ale to jest też temat do eksploracji. Po, bo, po, bo. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które teraz wymienię, są koniec końców zasadami. Numer jeden. Długi miecz zadaje obrażenia 2k6 plus 3. Zasada w grze. Ciachniesz koło mieczem, trafisz 2k6 plus 3. Hit pointsów mu ściągasz. Bądź fanem postaci grających. Pryncypium w świecie apokalipsy. Zasada wpisana w tekst. Tak naprawdę to jest zasada której powinni przestrzegać prowadzący, czyli powinni grać. I to też jest zasada, która wymaga interpretacji, o której są wielkie kłótnie w teorii rpg ale jest to zasada w tekście gry, a jednak traktujemy ją z mojej perspektywy, dużo osób, traktuje ją lżej i bardziej pozwala na naginanie jej niż te 2 K6 plus 3. Bardziej się kłócimy o to, z mojej perspektywy, przy stole, że ktoś powiedział Hej, hej, nie dodajesz mi plus 3 do mojego miecza, jak dżebnoem orka, niż. Z mojej perspektywy nie do końca grasz, jakbyś był fanem postaci. Idziemy dalej. Najmłodsza osoba przynosi pizzę na sesję. Załóżmy, że to jest wpisane w tekst gry. I tutaj możemy uznać a, śmieszki, śmieszki. Ale dużo planszówek korzysta z tego, że zaczyna osoba z najdłuższymi włosami. Fiasko zakłada, że zaczyna grę osoba, która jest. W, chyba w starej wersji fiasko było, która jest z najmniejszej miejscowości, która się urodziła w najmniejszej miejscowości. A w nowej wersji fiasko jest, która ostatnio coś zepsuła. Która zepsuła coś cennego, jest rozmowa, kto zepsuł coś bardziej cennego. Więc to trochę dotyka pozagrowej wersji. No i znowu, z mojego doświadczenia, te zasady traktujemy z większym przymrużeniem oka. Pamiętam, że kiedyś Adam Cobble na Office Hours opowiadał, wychodząc z tego założenia: coś w tekście to jest zasadą jak tekst prezentował, co trzeba przygotować do jedzenia na sesję, to było to ważnym elementem zasad i powiedział, hej, to, gra, to, jest, to jest część zasad gry, jeżeli, jeżeli nie przygotujesz tej pizzy, to nie grasz w tę grę. 1001 nocy Macbaker wydaje mi się, bo przeglądałem tą grę lata temu, że ma zasady dotyczące tego, jakie posiłki przygotowujemy i że musimy ją grać wspólnie jedząc te posiłki. Nie jestem 100% pewien, ale teraz to sobie przypomniałem. Weźmy inne zasady. W grze The Between nie wolno mówić o przeszłości postaci. To jest zasada wpisana w tekst, nawet w meta. Nie rozmawiamy w meta o przeszłości postaci. Nie rozmawiamy o przeszłości postaci. Postacie mają być tajemnicze, enigmatyczne. W fikcji, kiedy nawet może miałoby to sens, że te postacie coś dzielą się swoimi historiami. Poza dwoma przypadkami, sytuacją, w której ktoś zakłada maskę przeszłości i wtedy opowiadamy prompt retrospekcji lub kiedy jest ruch intymny, ruch wrażliwości i ktoś nas, ktoś nas zachęci, możemy kogoś zachęcić do tego, żeby nas zapytał o naszą przeszłość. E, I to są jedyne momenty. W The Between można też rozwiązać zagrożenia, czyli na przykład jakiegoś ducha, który nawiedza domostwo, jeżeli nie zostaną spełnione dwa mechaniczne, proceduralne warunki, niezależnie od tego, co mamy w fikcji. Czyli tutaj mamy tak jakby na, te zasady są priorytetem w stosunku do fikcji, są ważniejsze. Czyli musi być, musi być odpowiedziane pytanie. Jeżeli odpowiemy na pytanie, mamy zazwyczaj dwa, trzy pytania, jedno pytanie do śledztwa, to nam daje okoliczność rozwiązania zagrożenia na przykład tego ducha, ale możemy to zrobić wyłącznie w fazie nocy. To są zasady danej gry. Jeżeli gramy w jakiegoś free forma, czyli w wolną formę i opowiadamy sobie wspólnie historię, odgrywamy postacie, ale nie mamy żadnych mechanizmów rezolucji, nie rzucamy kośćmi na to, czy komuś się udało, czy nie udało, zasadą wolnej formy może być to, że mogę opowiadać dowolne rzeczy, które a. Mają sens w konwencji fizyce świata, czyli nie mogę opowiadać rzeczy takich z czapy niepasujących, i B nie naruszają linii narracyjnej Twojej postaci, czyli nie mogę opowiadać, jak Twoja postać reaguje na wydarzenia, jak się czuje, co się z nią dzieje i czy stała jej się krzywda, albo czy jest super szczęśliwa w tym momencie. Ale możemy też ustalić zasady społeczne, które nie są wpisane w tekst, a w tekście to może być napisane jako coś miękkiego. Czyli dobrą praktyką jest wiele grup lubi, lubi zrobić cały cykl gry w trakcie jednej, jednego spotkania w Ostrzawym roku, ale my możemy się umówić, że my tak będziemy grali, żeby zawsze gramy 4 godziny i chcemy zawsze zrobić pełen cykl gry w te 4 godziny. Tutaj dużą, dużym pytaniem ważnym, interesującym do eksploracji to jest jak te różne rodzaje zasad. Odnoszą się do siebie, co jest ważniejsze, co nie jest ważniejsze, jak różne kultury grania podchodzą do nich z perspektywy priorytetów. Dalsze pytania, które możemy eksplorować. Tak jak mówię, czasami będą odpowiedzi w tym nagraniu, a czasami chciałbym otworzyć Wam pętlę ciekawości. Do czego służą zasady? Możemy spojrzeć z perspektywy Wielkiej Trójcy. Wielka Trójca to jest, i teraz zostawmy totalnie GNS-a i trójnogi, modele trójnogowe na uboczu. Koniec końców, w różnych, w różnych społecznościach rpg pod różnymi nazwami, czy to nawet w społecznościach larpowych przewijał się ten model, że, że są różne priorytety, jeżeli chodzi o projektowanie, czy, czy są różne priorytety spełnione w rpg i gdzieś tam w tych priorytetach był zazwyczaj dramatyzm albo opowiedzenie historii. Była gra, i pokonywanie wyzwań, ale też zarządzanie zasobami w mądry sposób. Te wszystkie rzeczy, które daje nam wiele planszówek, była próba symulacji przeniesienia się do innego świata, i z nią też było powiązane to, że próbujemy, że próbujemy mieć psychologiczne doświadczenie zanurzenia, zwane imersją. Więc czy zasady służą do symulowania świata? Mają oddać to, jak ten świat działa. Czy mają symulować kompetencje postaci w świecie, na ile im się udało, nie udało? Czy mają emulować dany gatunek, wprowadzać różne tropy i motywy z tego gatunku, próbować oddać struktury e, historii i archetypy historii, które się dzieją w tej konwencji? Czy mają gamifikować sesje, mają stawiać przed nami puzzle, wyzwania? Tą puzzlą może być puzzlą. Tymi puzzlami. Tym zestawem później może być pojedynek ze smokiem i nasze taktyczne wykorzystanie akcji, zarządzanie różnego rodzaju zegarami, ale może być też rozwiązanie pułapki albo rozwiązanie jakiejś intrygi. Zasady mogą być kreatywnym ograniczeniem. Na tej, na, na tej zasadzie, jak gramy w niektóre gry, to możemy korzystać z mechanik, jako z wyroczni. Wyciągamy karty, rzucamy w jakiejś tabelce na jakieś określenia przedmiotów, akcji, aspektów, żeby wygenerować trochę więcej fikcji. I to pozwala nam dużo łatwiej wygenerować jakieś rozwiązania, bo wiemy, jaka jest fikcja, wiemy, jaki jest prompt, próbujemy to połączyć i to jest bardzo stara. Prawda, prawidło z różnych podejść do kreatywności, że ograniczenia kreatywne wzmacniają kreatywność. Czyli, jak przykładowo, jak byłem na warsztatach myślenia projektanckiego, jednym z elementów jest Ideacja, czyli jeżeli mamy postawione pytanie, co my chcemy zaprojektować, to mamy różne techniki, jak możemy generować pomysły, na przykład, że chcemy jakieś innowacyjne, technologiczne rozwiązanie, to często wprowadzone są ograniczenia, żeby jeszcze docisnąć więcej pomysłów. Czyli ok, to jakie rozwiązania na ten problem? Czyli na przykład na to, żeby, żeby stacje benzynowe były jeszcze bardziej dostępne dla, dla starszych osób, dla takich bardzo starszych osób. Jakie rozwiązania byś zrobił, gdybyś musiał pracować z zerowym budżetem? Czyli możesz korzystać wyłącznie z zasobów, które już są i jakoś się rekonfigurować i masz ograniczenie kreatywne, ale możesz też zmienić to. Ok, co gdyby pieniądze nie miały znaczenia? Czyli otwierasz ograniczenie, możesz zrobić dowolną, dowolną rzecz. I pracowanie pomiędzy ograniczeniem, brakiem ograniczenia generuje dużo ciekawych treści. Więc ostatnio grałem, ostatnio grałem w taką solą grę Księżniczka i Przyklęty Miecz, gdzie cały tak naprawdę mechanizm, poza prostym rzutem monetami w stylu pełny sukces, mieszany sukces porażka, to jest kolejna lokacja, wyciągasz kartę Tarota, interpretujesz kartę Tarota z perspektywy tego, gdzie jesteśmy w historii. Co jest na konkretnej karcie tarota? Te talie się różnią od siebie, bo mają różne kolorystyki i jeszcze, jeszcze wyrocznie, które jest w danej grze, czyli na przykład, że wielkie arkana. Oznaczają to, to i to, oznaczają jakąś ogromną przemianę, jakieś ważne wydarzenie. Z małych arkanów, na przykład, monety oznaczają skarb albo chciwość i tak dalej, i tak dalej. Jak masz te trzy ograniczenia, to super łatwo byłem zaskoczony, jak łatwo generowało mi się rzeczy, na które absolutnie bym nie wpadł wcześniej, i czerpiąc oczywiście z różnych konwencji, które gdzieś tam miałem w głowie. Dużo eserowego grania się na tym opiera, że mamy ograniczone zasody, zasoby. I zasady w stylu, zasada pod tytułem. Teraz zastanawiam się teraz, czy to jest zasada, ale chodzi mi o to, więc zróbmy krok w bok od tego, czy to jest zasada, czy nie zasada, ale ograniczenia kreatywne pomagają w OSR-owym graniu często. Zaangażować się w to, że mamy czar, który ma wyłącznie jedno to może być zasada projektacka że mamy czar, który ma. Wyłącznie bardzo specyficzne zastosowanie. I teraz naszym zadaniem, jako grających, jest wymyślenie, jak w takich złożonych sytuacjach możemy rozwiązać złożony problem, korzystając z tego czaru albo z bardzo specyficznego przedmiotu, który robi jedną rzecz. Czy zasady, do czego służą zasady? Powiedziałem o Wielkiej Trójcy, ale zasady mogą służyć do zapewniania sprawiedliwości przy stole, tak? czyli mogą służyć do rozstrzygania sporów. Jeżeli gramy sobie w tą wolną formę i bardzo się nie zgadzamy do tego, co się dzieje dalej w fikcji, to może potrzebujemy zasady rezolucji pod tytułem: nawet rzućmy dwiema K20 i ten ma prawo narracyjne, kto rzuci wyżej, albo papierkami nożyce do wygranej. Okay. Wchodząc głębiej w teorię projektowania gier fabularnych, zasady mogą być aspiracyjnymi wyznacznikami tego, na czym się należy skupić. I tutaj jest trochę takiego postkuźniowego, czyli postforgedowego, czyli takie dla niewiedzących bardzo, bardzo bardzo produktywne i energetycznie, energetycznie angażujące i generujące bardzo dużo teorii forum z lat powiedzmy 2000. Natomiast zostawmy historię tego, żeby nie robić dy dygresji. Jest duży nurt w grach fabularnych, gdzie dużą tezą jest, że gra jest o tym, o czym są zasady. Okay? Czyli jeżeli zasady dotyczą miłości, dramatyzmu i pasji, to gra jest o miłości, dramatyzmie i pasji. Okay? Co może powodować do sytuacji, że zaczynamy grać, nie ma przestrzeni zasad dookoła tej fikcji, którą gramy, i ktoś może powiedzieć: hej, wyszliśmy poza obszar gry. Ta gra nie jest o tym, ta gra nie, nie to, to musimy wrócić do obszaru fikcji, musimy się cofnąć. Stąd się, stąd się pojawiały wszelkie krytyki DD, że ta gra mechanicznie, strukturalnie jest o mordowaniu i zbieraniu łupów, jest o mordowaniu i łupieniu i że jest na siłę tam wciskane jakieś odgrywanie postaci, jakieś historie i tak dalej, bo tam nie ma do tego rozwiązań mechanicznych. I oczywiście są argumenty z drugiej strony, więc nie mówimy, że to jest prawdziwy argument. Tak staramy się patrzeć na złożoną sytuację, ale bardzo dużo osób, bardzo dużo osób na przykład z tradycyjnego grania często Często korzystało z takich sformułowań, że hej, gra nam nie przeszkadzała. Ani razu nie skorzystaliśmy z systemu gry, tutaj, przez system myśląc to, co jest zapisane w podręczniku. Opowiedzieliśmy historię, gra nam nie przeszkadzała w opowiedzeniu tej historii. I znowu może być kłótnia, z drugiej strony to, po co w nią graliście? Mogliście zagrać w grę, która wam w tym pomaga. Zostawiamy to. Drugi punkt tutaj. Zasady abstrahują, czyli zasady są po to, żeby szybko abstrahować to, na czym nie chcemy się skupiać podczas gry. Jeżeli chcemy grać o dramatycznym włamywaniu się, tak jak w Uncharted, do jakichś grobowców i ucieczce, ale ważnym elementem tego jest włamywanie się pod kątem zamków i rozbrajanie zamków czy rozbrajanie pułapek, natomiast my nie chcemy przez godzinę eksplorować, że tutaj. Trochę kluczyk w prawo, kluczyk w lewo, podważam, coś tam pękło, coś nie pękło, muszę kolejny wytrych wyciągnąć. No to możemy wykorzystać zasadę abstrahują, czy tam rzuć, rzuć jakąś rezolucję, udało ci się nie udało, wytrych się złamał, zrobiłeś hałas, przyszedł strażnik i abstrahujemy to, czyli że, że my chcemy grać tą dramę między postaciami dotyczącą ucieczki tego, czy ktoś ukradnie skarb i kogoś zdradzi, ale nie chcemy do końca grać włamywania się albo jakiejś akcji. I tutaj mamy podejście zasady abstrahują. Czyli zasady są po to, żeby abstrahować to, co jest ważne w danej konwencji, w danym świecie, ale czego my nie chcemy eksplorować, bo nie jest dla nas tak ciekawe, żeby to rozkładać na części pierwsze. Następnie gra dotyczy tego, co nie jest zmechanizowane, co znajduje się w tej owocnej pustce, gdzie przybliżamy kamerę, przybliżamy lupę i bawimy się samą fikcją. I tutaj mamy termin owocnej pustki, czyli są przestrzenie gry które mogą nie być zmechanizowane, nie, mogą nie być obłożone zasadami, ale inne procedury wrzucają nas tam, czy okalają, robią takie ogrodzenia, że my w tej owocnej pustce mamy przestrzeń na to, żeby naprawdę eksplorować poprzez fikcję rzeczy, które są dla danej gry ważne. Rzecz, która tutaj jeszcze jest dla mnie, gdzieś zapisałem sobie tutaj rzecz, która jest moją obserwacją z improwizacji scenicznej, że... Jest tyle różnych szkół improwizacji, które mają tak różne podejścia do pracy na scenie, i niektóre formaty improwizacyjne są takie bardzo ciasno zaprojektowane z bardzo silnymi zasadami. I zrobiłem sobie bardzo prosty model tego, że, że mamy zamknięte formy i otwarte formy. Czyli otwarta forma to jest, wychodzę na scenę i po prostu mam opowiedzieć, mam odegrać. Opowieść, mam coś odkryć na scenie, odegrać to przed publicznością, mam na to pół godziny, gramy w dwie osoby, w trzy osoby, ile, ile z ilu składa się z grupa, z tylu składa się, z gru, się grupa. I zależnie od tego, co się dzieje, mogę korzystać z różnych technik, z różnych narzędzi, zmieniać się, czyli zasady gry i zasady, zasady odgrywania technik improwizacji zmieniają się z minuty na minutę. Jeżeli natomiast gramy. Ciasne formy, czyli zamknięte formy, to mam bardzo konkretną strukturę. Mam dwie sceny na postać. Pierwsza scena musi być monologiem, trzecia scena musi reinkorporować, czwarta scena musi być w przeszłości, bo gramy jakiś konkretny format. Nie wolno mi zadawać pytań. Cokolwiek ktoś powie, to muszę to. To muszę to zaakceptować i na tym budować, albo muszę znaleźć jedną śmieszną, dziwaczną rzecz i muszę tą rzecz eksplorować w różnych kontekstach. I z mojej perspektywy jest ten dualizm, że warto jest grać, warto jest grać w czyste formy zamknięte, bo dają, przynajmniej dla mnie, budają jakąś przyjemność z masterowania czegoś, osiągnięcia mistrzostwa w czymś. Ale potem warto grać w otwarte formy, gdzie mogę z tych różnych kijów golfowych korzystać, żeby coś osiągnąć. Jest przyjemność z zabawy, z odkrywania, z eksploracji. Ja bardzo podobnie widzę granie w RPG. Ja też tak rozumiem trochę model Mateusza, jak mówi o graniu majstrowym, że on lubi czasem zagrać w jakąś story grę, która jest super wąska, żeby, żeby zmapować obszar RPG-ów, które wcześniej może były dla niego jakiś poza jego czuciem RPG-owym, albo żeby znaleźć, wyciągnąć jakieś konkretne procedury, które będą w jego narzędziowniku i które będzie mógł wykorzystać spontanicznie, żeby służyły fikcji. Co jeszcze mogą robić zasady? Zasady mogą prowokować ekscytację poprzez niepewność, czyli wiadomo, mamy losowość, mamy nie, nieoczekiwane wyniki. Jeżeli ktoś z Was grał długie kampanie bez żadnej losowości, ja prowadziłem Balik Bajan, który jest oparty na ekonomii tokenów, Czyli jak robimy słaby ruch, dostajemy tokeny, albo zadajemy pytanie, które nas stawia w trudnej pozycji w fikcji, dostajemy token, możemy go wydać na mocny ruch, czyli rozwiązanie jakiegoś problemu, przez co mamy naturalny rytm tego, że postać jest w tarapatach, postać rozwiązuje tarapaty. W krótkim graniu działa to pięknie, na dłuższą metę czułem, że muszę strasznie dużo rzeczy produkować, i że potrzebowałem tej trzeciej istoty przy stole tych bogów losowych liczb, którzy będą mi wyrzucali chociaż takie wyroczniowe rzeczy. Więc wydaje mi się, że zasady pod tytułem zasady, czyli tutaj w przypadku zasad, zasady jako mechanizmy, jeżeli to się dzieje, to rzuć, bo rezultat jest ważny i niepewny, więc sprawdźmy. Scedujmy to, to na mechanizmy. Generują nam, generują nam to poczucie, poczucie zaskoczenia, poczucie tego, że naprawdę gramy, żeby odkrywać. I tak dużo zaskoczenia generują inne osoby przy stole pod kątem nieprzewidywalności ich reakcji, decyzji tego, co wprowadzą do fikcji. ale czasami jest, czasami jest tak, że oglądam serial albo film i mam poczucie, że on został, że ktoś wyciągnął te po prostu nieszczęsne, jakąś strukturę od opowieści wyświechtane, jakąś strukturkę formułę napisał, rozpisał i to jest struktura, którą widziałem tysiąc razy nie ma w tym nic nowego świeżego. A czasami jest tak, że czuję, że ta historia rozwija się organicznie, że nagle coś się stało i mam takie poczucie, w życiu bym tego nie napisał, gdybym pisał to z jakimś schematem. Jednocześnie ma to totalnie sens fikcji, że to się stało, ale było całkowicie zaskakujące i nieprzewidywalne. Nie jest jakimś gązo, gązo pomysłem. I wtedy zawsze mam refleksję, wow, to jest podobna struktura, jaka by wyszła organicznie z sesji gry fabularnej. Że w sesji gry fabularnej, nie każdej i nie w każdej grze, to, że mamy tą losowość i trzymamy się zasadowo tej losowości, powoduje sytuacje, które jeżeli uzasadniamy je w fikcji, to muszą być spójne z tym, co się działo wcześniej, więc nie są gązo, nie są odczapy, muszą jakoś, jakoś działać. Nawet jeżeli wstecznie uzasadniamy rzeczy, to mamy to poczucie ciągłości spójności. Ale z drugiej strony wyrzucają nas z torów standardowego myślenia. Ja miałem takie poczucie, jak oglądałem Arcane. Tą animację, tą serię animowaną w świecie Lola. Kolejny zestaw pytań do eksploracji. Po co gry potrzebują zasad? Czy istnieją gry bez zasad? Bo nawet zabawa jako play, zabawa ma określone zasady. Czasami jest takie definiowanie, że gdy wchodzą zasady, to zabawa staje się grą, ale prawda jest taka, że zabawa też ma zasady, też ma jakieś ramy, nawet jeżeli te zasady zmieniają się co jakiś czas. Jest trochę rozmyta różnica pomiędzy bawieniem się a graniem. No i są oczywiście rodzaje gier czy zabaw, w których te zasady się zmieniają właśnie. Jak w otwartej improwizacji, jak w jazzie, jak w wolnej formie też widzę, że niektóre zasady potencjalnie mogą się zmienić i możemy je zaakceptować i po prostu grać do nowych zasad. Czy musimy przestrzegać zasad? To się wiąże z moim nagraniem, które Robiłem jakoś ostatnio, ostatnio, no, kilka miesięcy temu, ale dotyczące mechanika, fikcja chyba tak to się nazywało. I co, jeżeli różne poziomy zasad wchodzą ze sobą w konflikt tak? czyli zasady społeczne, zasady fikcji, zasady, które płyną z systemu, spisanego w tekście gry, i co się dzieje wtedy? Tak, jak to jest trochę epizodyczne to nagranie, bo epizodycznie sobie rozpisałem dzisiaj rano notatki, natomiast rzecz, o której jeszcze myślałem, to co zasady robią z perspektywy warstwy społecznej, z perspektywy nas grających przy stole. Jest taki model z neuronauki społecznej, postaram się Was nie, 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 nie zanudzić akademicko i bardzo go uprościć, ale to jest model SCARF, który zbiera, to jest model, który zbiera pięć aspektów. Interakcji, budowanie relacji, współpracowania w grupie, na które nasz system nerwowy jest najbardziej przewrażliwiony. Czyli jeżeli któryś z tych aspektów jest zaatakowany, to wchodzimy w defensywną reakcję, pojawia się w nas stres społeczny, ale jeżeli one są zadbane, to może nam się dużo lepiej współpracować i tworzyć wartość. I to jest status, uczciwość, sprawiedliwość oryginalne słowo to fairness, więc słowo fair, bycie fair społecznie ma najlepsze przełożenie pewność, relacyjność i autonomia. Czyli status, czy, czy jestem szanowany, respektowany w danej grupie, czy mam wpływ na tą grupę, czy mam, jakiś, czy mam jakiś element władzy, co jest też związane z autonomią, czy mam wolność wyboru, mogę kontrolować, czy mam kontrolę nad, swoimi, nad swoim losem, czy mogę podejmować decyzje. Relacyjność, czy jestem częścią grupy, czy przynależę, czy czuję się bezpiecznie. Pewność, czy zasady są jawne, czy wiem, jaką przyszłość mam w tej grupie, czy wiem, na czym stoję. No i fairness, czy jest sprawiedliwie społecznie, czy po prostu grupa jest fair. Więc zasady trochę są powiązane z każdym z tych aspektów, bo jeżeli sobie spojrzymy na status, no to tacy mistrzowie zasad w grach taktycznych, albo w grach, które właśnie wymagają rozwiązania jakiegoś puzla taktycznego, mogą zdobywać prestiż przez to, że o, ta osoba najbardziej to ogarnia. Ta osoba najbardziej zmasterowała ten system, tą grę. Częściej widzimy to w planszówkach niż w werpegach. To jest też taka ta duża różnica pomiędzy wieloma grami narracyjnymi a grami planszowymi. Kto ma władzę odnośnie zasad, czyli jaki jest rozkład władzy przy stole, kto może je stosować, kto może je interpretować, kto może je zmieniać, kto może karać za ich łamanie i kto ma autorytet i władzę nad fikcją, czyli zasady kontroli narracyjnej, tak? Czy czy tak jak w tradycyjnym graniu, w wielu ustawieniach, osoba prowadząca jest, jest po prostu bóstwem, który może zrobić wszystko ze światem? Czy z drugiej strony jest to bardziej rozproszone, albo może to jest właśnie scedowane na tekst gry, na zasady gry? Weźmy sobie fairness, czyli tą sprawiedliwość, czy wszyscy są traktowani równo przez zasady. Jeżeli ktoś robi, jeżeli gramy w takim oparciu, że osoba prowadząca robi rulingi, to czy one są społecznie fair, czy wyczuwamy na przykład, że ona dużo gorzej traktuje jedną osobę przy stole, której nie lubi? Czy one są spójne z tym, jak w ogóle na, napisany jest ekosystem gry, czy są zupełnie od czapu odklejone, czy są też czy mają sens w fikcji, czy są sprawiedliwe z perspektywy fikcji? Co, jeżeli w ogóle role są zapisane asymetrycznie? Bo weźmy sobie znowu The Between. Różne postaci mają jako playbooki mechanicznie bym powiedział, że nie, nie mają nawet. Mają asymetryczne, tak jakby mają równe role w historii, ale mają asymetryczny wpływ na to, co mogą osiągnąć w fikcji. Bo jest playbook takiego Doriana Greja, który jest praktycznie bóstwem, nic mu się nie. Praktycznie jest nietykalny, no, ale z drugiej strony mamy też, mamy też playbooki, które są bardziej kruche i bardziej wrażliwe na to, co się dzieje. Nie? Więc w jaki sposób, kiedy, kiedy balans jest ważny i czy balans jest ważny? Jak działa oszukiwanie w tych grach? Często w rpg nie ma kryterium wygranej. Więc co oznacza oszukiwanie? Co oznacza gameowanie gry? Nie? Że czujemy, że ktoś po prostu próbuje na maksa wycisnąć mechanizmy gry i nie pasuje to z agendami innych osób przy stole, które próbują wykorzystać grę, żeby opowiedzieć coś ciekawego. Czy ktoś gra Gocia? Że źle zrozumiałeś, źle zinterpretowałeś te zasady. Ktoś może grać, to jest, nazwałbym to graniem w złej wierze. Jak działa jak działają ukryte informacje, jeżeli są w grze? Czy powodują, czy powodują złą krew, czy nie powodują złej krwi? Pewność, czyli czy zasady są transparentne? Czy wszyscy wiedzą, na czym stoją? E, czy jest konfuzja odnośnie zasad? Czy ktoś może, znowu ze statusem i z fairnessem związane, czy ktoś może wykorzystywać niewiedzę innych w zasadach na swoją korzyść i grać w, zły, w złej wierze? E, czy jesteśmy rozczarowani, czujemy się nie w porządku potraktowani w momencie, w którym ktoś daje nam super dużą stawkę i gdybyśmy wiedzieli, jakie są konsekwencje na stole, to byśmy w życiu nie podjęli takiego ryzyka. I to jest ta cała rozmowa o transparentnym ustawieniu stawek. Niektóre procedury to robią, na przykład rzut ryzyka w trofi, tak? czyli ustalamy sobie na stole wspólnie, co ty chcesz osiągnąć, jakie mogą być potencjalne konsekwencje. Na podobnej zasadzie działa rozmowa o pozycjonowaniu w ostrzach w mroku. Relacyjność. Czyli w jaki sposób zasady albo wpływają na współpracę, a może motywują rywalizację, a może prowadzą do zdrady? Czyli czy zasady dobrze facylitują granie postać kontra postać? darkie jest o zdradzie, Mountain Witch jest o zaufaniu i zdradzie. W tradycyjnym graniu, tak jak ostatnio rozmawiałem z Mateuszem, są dwa Mateusze i teraz co zrobić? Z Mateuszem, muszę wymyślić na nich ksywę. Natomiast z Mateuszem B. MTMB może, na temat, na temat mechanik zdrady i w ogóle procedur zdrady, bo będziemy grali razem w Mountain Witch, jeżeli dobrze się losy potoczą, logistyczne nasze, że często w tradycyjnym graniu nieobwarowane procedurami i jasnymi, jawnymi zasadami konfrontacji grający kontra grający, kończyły się rozgoryczeniem, ukrytymi informacjami, poczuciem, nie wiem, jakiegoś skrzywdzenia społecznego, braku zaufania, rozpadającymi się grupami. No i autonomia, która tutaj będzie trochę związana ze statusem, ale status jest też związany z prestiżem, z wpływem na innych, czyli kto może zmieniać zasady, ile mam władzy nad zasadami, czy ja mogę, czy, czy kto może robić custom ruchy, tak jak na przykład w grach PBTA, gdzie są, kto na ile kontroluje fikcję, zasady określają poziomy autonomii, czyli poziom autorytetu przy grze. W warstwie społecznej jest również to, jak zasady wpływają na zachowania. Czy one ułatwiają konstruktywne prowadzenie, czy to, jak są napisane, pozwala nam w pełni wykorzystać różne mechanizmy i procedury w tej grze, czy uczą konstruktywnego grania? Czy w to, jak jest wpisane, jak są napisane zasady gry, i tutaj odsyłam do narzędzi komunikacji do, tego, do tych luźnych wrzutów, które nagrałem, które będą przed tym, które są chronologicznie przed tymi luźnymi wrzutami, które nagrywam teraz? Są różne rzeczy, które pozwalają nam lepiej współpracować w grupie, jak otwarcie jakąś centrującą rundką, jak procedury, które równo rozdzielają światło społeczne. Jest nawet taki artykuł Morning Morningstara w tej samej w tej samej gazetce Word, coś tam, w który jest skin deep. To ten artykuł, który polecałem Emily Kerbos na temat pięciu poziomów fikcji, jest również jak projektować pod dobre granie, i to jest artykuł na temat tego, jak wprojektowywać dobre praktyki dla grających, a nie dla prowadzących konkretnie. I na przykład dobrą praktyką jest uważne słuchanie innych. Więc, czy możemy mieć zasady, których przestrzeganie prowadzi? do tego, że się bardziej słuchamy przy stole albo, że lepiej pracujemy pytaniami. Um, więc tak, patrzę co tutaj jeszcze mam. Mam notatkę o trzech, czterech poziomach zasad, ale myślę, że nie będę się teraz o tym rozwijał. Odsyłam was do takiego dosyć rozbudowanego nagrania, gdzie strasznie dużo rzeczy wrzuciłem, mechanika, fikcja. Myślę, że trzy luźne wyrzuty moje w tył i to znajdziecie. Czyli mamy poziom zasad społeczny, kto jest na przykład odpowiedzialny za organizację, albo że kończymy, mamy twardy stop na 22.30, formalne, growe, czyli rzeczy, które są wpisane w tekst gry, konwencji diegetycznej, czyli rzeczy, które, które, są, które są najważniejsze z perspektywy fikcji, spójności fikcji, różne kultury grania, różne stoły będą miały różnie rozłożone priorytety, Pewnie zazwyczaj ta warstwa społeczna będzie jedną z bardziej ciążących, bo jednak jesteśmy społecznymi istotami, jeżeli będziemy się czuli super nie fair traktowani, to po prostu wstaniemy od stołu i gra się załamie. Natomiast, natomiast jest z jednej strony to, że gra jest o tym, o czym jest w tekście, mamy to podejście, ale z drugiej strony, mamy takie ruchy jak manifest nowego symulacjonizmu, czyli zasady służą wyłącznie w wspieraniu spójności fikcji. Um. Czym zasady w rpg różnią się od zasad w innych grach, w grach planszowych. Czy jesteśmy w stanie zdefiniować to? Baker zdefiniował to, że gry fabularne to gry, w których musimy zgadzać się co do fikcji, że w planszówkach nie musimy zgadzać się co do fikcji. Musimy zgadzać się co do mechanizmów i procedur gry, ale nie musimy zgadzać się do. Gra się nie rozwali, jeżeli ja sobie wyobrażam fikcję inaczej niż ty. Dla mnie to jest jedna z bardziej rezonujących metafor. W grach fabularnych, jeżeli ja widzę fikcję inaczej niż ty, to gra się rozwali w pewnym momencie. Jest ten fragment w Ostrzach w Mroku, który spowodował dużo rozjaśnienia, ale też dużo konfuzji czyli fikcja najpierw, fiction first. Um, upraszczając ten fragment, założenie jest takie, że w planszówkach ta fikcja jest kolorem, natomiast w grach fabularnych fikcja jest pozycjonowaniem czyli ona jest istotna, ona ma grawitację, gramy w oparciu o nią i ona determinuje to, jak interpretujemy mechanizmy. Znowu jest tu trochę konfuzji. Polecam Wam przesłuchanie nagrania Wafera na ten temat na jego kanale RPG. Od kuchni, więc, bo można pójść w różne kierunki. Czy fikcja, najpierw fiction first, chronologicznie, czyli musi się coś zadziać w fikcji, żeby odpalić mechanikę. Czy w drugą stronę mogę na przykład wybrać coś z karty postaci, mam taką moc albo jest jakiś taki ruch i spróbować, dobra, to ja robię ten ruch i niektóre PBTA na to pozwalają. Apokalipski z bardzo dużo ruchów działa w ten sposób, a potem to uzasadniam w fikcji, często się tak gra. Czy traktujemy fikcję fikcja, first, bo fikcja jest ważniejsza, tak jak w nowym symulacjonizmie paradoksalnie, i naciągamy mechanikę zasady pod fikcję, jeżeli zgrzytają? Czy z drugiej strony możemy naciągać fikcję pod mechanizmy, bo tekst gry jest najważniejszy? Rzecz, którą już zajawiliśmy, to jest traktowanie zasad tekstu gry. Jak poważnie traktujemy, co jest ważniejsze. Tak kilka razy już powiedzieliśmy. Czy fikcja, czy zasady, czy warstwa społeczna – i tutaj mamy wszelkiego rodzaju tematy, jak granie podręcznikowe, granie zgodnie z tekstem, granie zgodnie z intencją projektancką. To są podejścia do grania w RPG, w których bardzo zwracamy uwagę na interpretację tekstu, interpretację w kontekście innych rzeczy w tekście, rozumienie, ale tutaj znowu wychodzi, czy cała gra robi robotę, czy do gry dochodzą tak zwane rzeczy paratekstualne, czyli wywiady z twórcami, którzy wyjaśniają, jak grać w tą grę, nagrania tego, jak inni ludzie grają w tą grę, dyskusje. W internecie, dodatkowe artykuły twórcy, który omawia różne techniki, które na przykład wyszły dopiero, dopiero po tym, jak dużo osób z innych kultur zaczęły w to grać i nie, nie było, były pewne zgrzyty, bo były ukryte założenia, um, które twórca uznawał za oczywiste. Okay? Więc znowu, które zasady są ważniejsze, te co są w tekście, co jest nadrzędne: granie zgodnie z tym tekstem, czy opowiedzenie historii, czy po prostu fajne doświadczenie społeczne. Do tego dochodzą. Wszelkiego rodzaju zasady domowe, hakowanie gier, interpretowanie tekstu w locie, ustawienie stołu pod kątem tego, czy my chcemy zatrzymać się w trakcie grania, przedyskutować, zinterpretować, czy z drugiej strony ważniejsze jest dla nas, żeby zrobić jakieś osądzenie, zasądzenie w locie i ewentualnie przedyskutować tekst gry kiedy indziej, ale również kreatywna interpretacja. Czyli rulingi niezasady, zasądzenia niezasady, które są w szeroko, serowo rozumianym graniu popularne. A prawda jest taka, że jak prowadziłem Trophy Gold, czy jak prowadzę Trophy Dark, to staram się w sytuacjach, w których mamy poczucie, że fikcja zgrzyta nam z zasadami gry, albo fikcja. Nie znajduje odzwierciedlenia w zasadach gry. Po prostu coś się dzieje, nie wiemy, pod co to podpiąć, czy to jest, czy to jest rzut redukcji, czy to jest pomaganie, czy to jest jakaś dziwna forma Riskrola, to staram się bardzo kreatywnie tworzyć zasadę w danym momencie, albo nawet tworzyć rzut, albo pracować z tym rzutem, tak, żeby z jednej strony to było oczywiście fair dla wszystkich i żebyśmy wszyscy czuli, że jesteśmy traktowani uczciwie, natomiast z drugiej strony, żeby było to zgodne z tym, jak inne rzeczy są zaprojektowane, czyli żeby korzystało z ekonomii gry, które już są, z walut, które już są, żeby wykorzystywało czarne i białe kości tak jak trofi ma to w zwyczaju, więc to jest umiejętność głębokiego w sensie umiejętność. Jest to głębokie nauczenie się danego systemu przez małe s, danej gry, danego zestawu zasad, mechanizmów, żeby potem móc robić te zasądzenia, które będą spójne z fikcją, ale będą spójne również z tym, jak system został napisany. Mamy tutaj również to, jak różne gry podchodzą, czy jak różne kultury grania podchodzą do zasad ponieważ z jednej strony wspomnieliśmy o tych zasądzeniach, niezasadach, rulingach, niezasadach, które jest znane ze świata OSR-owego, ale mamy również FKR, czyli Free Kriegspiel Spiel Revolution albo Revival, w którym zasady są całkowicie oparte na arbitrze, przynajmniej tak jak ja rozumiem FKR z wielu postów, które czytałem o tym ruchu, czyli mamy grę bardzo opartą na zaufaniu. Jeżeli jesteśmy grającymi, to naszym interfejsem jest psychologia i cele naszych postaci oraz fikcja. My podejmujemy decyzje w oparciu o to, że, w oparciu o takie założenie, że świat jest prawdziwy, a osoba, która prowadzi i jest odpowiedzialna za ten świat może korzystać z dowolnych procedur, tabelek, rzucać monetą, rzucać kostkami. Po prostu ma sprawiedliwie Symulować to, jak zareagowałby świat, co byłoby rzeczywiste w tym świecie, ale może wspierać się dowolnego rodzaju narzędziami, czysto z perspektywy tego, co jej bardziej pomaga, co pasuje i co ułatwia jej takie zasądzanie. Więc wszystko jest takie, wszystkie zasady mogą powstawać ad hoc. Nadrzędną zasadą jest spójność świata i sprawiedliwość sprawiedliwość z perspektywy spójności świata tego, czy rzeczywiście to miałoby sens, żeby był taki efekt. Natomiast z drugiej strony mamy wolną formę. Worną formę opartą na pryncypiach, albo, albo strukturalną, czyli po angielsku principled, principled free form, albo structured. W której to mamy zasady fikcji, czyli trzymamy się konwencji, niektóre rzeczy są możliwe w konwencji, inne nie, ale również mamy różne ustawienia zasad, na przykład dotyczące linii narracyjnych. Czyli ja mogę opowiadać jeżeli bawimy się w wolną formę, wprowadzać do historii wszystko, co jest z zakresu mojej postaci, mojej domeny i ewentualnie rzeczy niezaadresowanych przez innych, ale już nie mogę wprowadzić czegoś, co jest z domeny innej postaci, na przykład tego, jak działa magia, jeżeli ktoś jest inny odpowiedzialny za, za światotworzenie magii w tym kontekście, albo nie mogę przekraczać granic tej postaci, nie mogę powiedzieć, jak się czuje postać mojej koleżanki, z którą grą, jak reaguje na wydarzenia, które się dzieją, czy jest zraniona, czy nie, no bo ona o tym decyduje. Więc jeżeli nie mamy założenia, jeżeli nie mamy mechanik rezolucji, to jest to wolna forma, ale wolna forma cały czas może mieć zasady albo może mieć strukturę, czyli jedna scena na mnie, druga scena na ciebie, trzecia scena na kogoś, wprowadzamy jakiś, nie wiem, przechył, jakieś przechylenie narracyjne, jakiś kryzys, który się wprowadza w środku i gramy kolejne sceny. Można uznać, że fiasko, fiasko w sumie jest wolną formą. Um, Fiaską ma mechanizm rezolucji, bo dajesz, zależnie od wersji, albo dajesz białe, czarne kości, które oznaczają sukces, porażkę sceny dla postaci, albo dajesz, dajesz karty, które to oznaczają w drugiej edycji. Więc jest mechanika rezolucji, ona jest decyzją społeczną, to równie dobrze jakbyśmy głosowali, więc jest gdzieś na granicy free, wolnej formy i niewolnej formy. Okej, okay, mamy zasady łamiące zasady. Rozmawialiśmy o tym trochę z Mateuszem. W kontekście omówienia The Between, w kontekście opowiem Ci o The Between. Prawda jest taka, że możliwe, że wykorzystamy ten temat i wejdziemy głębiej w ten temat w nowej formie. Na razie proponuję nazwę skok na główkę, ale chciałbym się zainspirować tym, jak Dice Exploder robi podcasty, czyli mamy jedną. Jeden, jedną procedurę, jedną mechanikę, jedno podejście, jedno ustawienie grania, i wchodzimy tak w 40 minut głęboko w ten jeden temat. Um, więc zasady łamiące zasady. Zauważyłem to w to the between. the between ma zestaw zasad dotyczących tego, jak działają śledztwa, jak działają określone procedury w tych śledztwach, tak zwane maski. Możecie to znać jako korony z Brindlewood Bay, czyli coś, co taka waluta, którą mogę powiedzieć, że zakładam maskę, więc podbijam rezultat, jakąś porażkę na wyższy poziom ale w zamian za to muszę opowiedzieć historię postaci w retrospekcji, na przykład, w sensie bez na przykład, no nie będę teraz podawał przykładu, bez kontekstu, natomiast każda postać ma swoje backstory, swoją historię, swoje tło historii wpisane w retrospekcje, które po kolei odpowiadamy w zamian za to, że wykorzystaliśmy maskę. I jest dużo różnych mechanik, mechanizmów, które w The Between mają ustalone działanie i tyle. I śledztwa, które wyszły najpierw do DebitWin, trzymają się do nich podręcznikowo co do Joty. Natomiast im nowsze śledztwa, tym bardziej się tym bawią i obracają tę zasadę. Mówią: O, tutaj maski działają inaczej, tutaj wskazówki działają inaczej, tutaj teoretyzowanie działa inaczej. Czyli są to zasady, które celowo łamią wsteczne, wcześniejsze zasady po to, żeby wprowadzić jakąś nowość, po to, żeby wprowadzić coś ciekawego. Um, I jest to, działa to fantastycznie przy stole, no bo na początku ludzie uczą się zestawu zasad do Debit Win przykładowo, albo innej podobnie, podobnie złożonej gry. Następnie, albo skomplikowanej, zależnie z jakiej perspektywy patrzymy systemowej. Następnie, mają już w pewnym momencie poczucie, ok, świetnie to śmiga, rozumiemy jak to wszystko działa. Następnie, zanim pojawi się znużenie, wprowadzamy śledztwo, które obraca coś i daje poczucie świeżości. Za każdym razem, jak obrócona została zasada, ktoś mówił, o ekstra, maski działają inaczej, o fantastycznie, wow, jakie ciekawe rozwiązanie. Więc jest to fajna zabawa odwracaniem zasad, ale też kwestia wyczucia tego, kiedy będzie to nowe i świeże, czyli zasady łamiące zasady celowo ale cały czas będące spójne z duchem projektanckim, który ma pojemność. Polecam artykuł Wincenta Bakera na temat spersonalizowanych usprawnień, custom advancement w świecie apokalipsy, dotyczących tego, że okej, okay, jeżeli chcesz, żeby postacie grały dłużej, a już nie mają, nie masz co rozwijać w nich, no to przepraszam, custom moves, customowe ruchy, spersonalizowane ruchy, jako upgrade y usprawnienia postaci, no to możesz pisać upgrade y do tej postaci, które zwiększają jej moc, ale też łamią zasady gry. I on powiedział, jeżeli postać wykorzystała wszystkie upgrade'y i chcesz pisać dla niej nowe specjalne ruchy, no to w takim razie wolna Amerykanka. Wszystkie procedury i zasady, które są w podstawowym świecie ap Apokalipsy, możesz złamać, możesz obrócić i tutaj jest magia tych customowych ruchów. E, cóż tutaj jeszcze mamy? Mamy znane z tradycyjnego grania złotą zasadę albo zasadę zero, czyli... Em, Trochę to oznacza, przy niektórych stołach oznacza, że zasady są całkowicie arbitralne do użycia, do użycia dla osoby prowadzącej mają służyć dobrej opowieści, więc jest dosyć jasna priorytetyzacja. Przy innych stołach oznacza, że to, że stół ma tą władzę, może być skoncentrowana na innej osobie, może być rozproszona. Jest to jakieś ustawienie, to jakieś ustawienie grania. Ważnym tematem są zasady, a z drugiej strony techniki bo wiele gier jest opartych o technikach. Miałem o tym audiologową dyskusję z Wafferem, ponieważ Waffer popraw mnie, jeżeli tego słuchasz, popraw mnie w komentarzu, no ale Wafer zwrócił uwagę na to, że dla niego przy dużym stole w Trofi Dark rezolucja, czyli ten rzut ryzyka, grając podręcznikowo zgodnie z tekstem, był zbyt nużący, no bo każdy dawał jakąś konsekwencję, każdy dawał jakieś czarci tarki, nagle zatrzymywaliśmy się na strasznie długo, żeby zrobić rezolucję. I z mojej perspektywy nie jest to wpisane w tekst, ale wynika to, wynika to z tego, że graliśmy. Ja pierwszy raz prowadziłem Dark dla tak dużej grupy i cały czas się uczyłem tej gry. Natomiast po, nie wiem, 40 sesjach w Trophy wypracowałem sobie. Rytm tego, w jaki sposób zadawać pytania. Oczywiście to mogłoby być wpisane w tekst gry, ale to jest zawsze refleksja, nad którą zastanowimy się za chwilę. Czyli jak duże powinny być teksty gry? Bo jeżeli wpiszemy wszystkie techniki i dobre praktyki, no to nagle z jednej strony mamy grę, która rdzeniowo zajmowałaby 30 stron, ale zajmuje 300 stron dobrych praktyk. Może sensowne jest wydanie dodatkowego podręcznika. Fiasko pierwsza edycja tak zrobiła, bo było fiasko podstawowe i fiasko companion i ten companion to był dodatek, który zawierał wyłącznie techniki i dobre praktyki, nie zawierał dodatkowych zasad, jeżeli dobrze pamiętam. I podobnie jest taka gra Life with my Master. Mogłem pomieszać nazwę, bo zawsze ją mieszam, ale wydaje mi się, że Life with my Master. Um, I swoją drogą widziałem, że było actual play, było nagranie z tej bardzo indykowej starej gry Paulaczego na moim lochu, um, i widziałem fragment, polecam, bardzo fajnie to wygląda, mam to gdzieś w kolejce, żeby zobaczyć całość. Więc moje życie z mistrzem, życie z moim mistrzem, doczekało się dodatkowej książki od fana, które z podręcznikiem technik, jak najlepiej grać w tę grę. Samemu zastanawiałem się, żeby zrobić takiego PDF-a do trofi. Mam masę technik do trofi, ale może włączę to w trofi green, czyli w otwarte trofi, nad którym pracuję, które nadaje się bardziej do takiego z jednej strony otwartego grania, jakbyśmy grali troszkę OSR-owo, ale z drugiej strony z naciskiem na postacie, ich rozwój psychologiczny, czyli coś, co znamy z PBTA, przynajmniej tego głównonurtowego. Więc to techniki pozwalają mi, które nie są wpisane w tekst, ale to, że wiem, jak zadawać pytania, w jaki sposób prosić o czarcie targi, jak to formułować i w których momentach, plus to, że wypracowaliśmy ze stołem, że nie każdy musi po kolei to podać, tylko, że ja pytam, hej, jakie są konsekwencje i ktoś mówi, oczywiście wynikają z fikcji. Ja mówię, nie ma nic do dodania i to zajmuje 2-3 sekundy. Um, albo ktoś daje konsekwencje i ktoś inny mówi, o, to, 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 tylko jeszcze z tym elementem. I ja wtedy mówię, super, podkręcamy to i bierzemy, że Wypracowaliśmy to, że zamiast zatrzymywać się na 10 minut przy każdej rezolucji, robimy to w minutę, dwie minuty i korzystamy z grupowego geniuszu, więc to jest kwestia technik. No i teraz powiedziałem, że do tego nawiążemy, no ale pytanie jest takie: co z przestrzenią nieobjętą zasadami? Czyli co z grami, które, co właśnie z minimalistycznymi grami, które i z bardzo skondensowanymi grami, że ta gra jest o tym i są rzeczy, które nie wchodzą w zasady. Passion de las pasiones, z mojej perspektywy pamiętam, że jak grałem na Quickstarcie. To jest to jedno z moich ulubionych PBTA, ale brakowało ruchów społecznych w sensie wszystkie ruchy są społeczne ale brakowało ruchu do do chyba narzucania swojej woli albo manipulowania kimś, okłamywania kogoś jest wyłącznie manipulacja kogoś, kto jest wyżej społecznie od ciebie, ale nie ma tego, nie ma tej przestrzeni, gdzie indziej, więc co w takiej sytuacji? Co jeżeli coś nie jest objęte mechanizmami, coś nie jest objęte ruchami? Po prostu granie jest o tym i to jest problem w minimalistycznych grach albo w grach bardzo wąskich tematycznie, bardzo wąskich zakresowo. Czy my wtedy powinniśmy po prostu zrobić szybki montaż i wrócić do rzeczy, o których jest gra? Czy powinniśmy grać w wolnej formie i grać fikcją, dopóki znowu nie wejdziemy na terytorium mechanizmów? Czy powinniśmy się starać się robić osądzenia, rulingi, ale zgodne z duchem tego, jak reszta gry jest napisana? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, i każdy musi sobie wypracować techniki, które będą najlepiej dla niego działały. I moim zdaniem, tutaj to... gry, które są minimalistyczne, Najbardziej potencjalnie eksponują różnice w różnych kulturach grania. I zabezpieczam, jak mówię o kulturach graniach, nie, nie mówię konkretnie o tym. Artykule, którego ja też personalnie nie lubię o sześciu kulturach grania i o tym podziale, z którym się też personalnie bardzo nie zgadzam w dużej mierze, mówię o koncepcie, który był w fandomie od dawna, to, że po prostu mamy masę kultur grania, zróżnicowanych kultur grania, z różnymi wartościami, celami, z różnymi technikami. Więc jeżeli weźmiemy sobie na przykład czarny napój, Black Drink, grę Morning Stara, która ma jakieś minimalistyczne stworzenie postaci, ale cała gra to jest wyciąganie różnokolorowych kości z woreczka. Które symbolizują upijanie się Twojej wiedźmy jakimś demonicznym naparem i celujesz wysoko, ale żeby nie przebić, trochę jak w 21, trochę jak w Black Jacku, Jeżeli przebijesz, to pewnie giniesz z intoksykacji. Jeżeli trafisz w sweet spot w odpowiednie miejsce, to masz kontrolę nad demonami i starasz się pić tyle, żeby akurat trafić w sweet spot. Cała, cała gra jest tak naprawdę dookoła różnych naparów i tego, jak one działają. Um, ale nie ma nic więcej, nie ma żadnych innych procedur. Tak to po prostu jest, to można powiedzieć, że to, to jest jakby mechanika, mechanizm wyciągnięty z innej gry. To jeżeli dasz to osobom, które bardzo zacięcie były zaangażowane w to forum Forge i bardzo big modelowo podchodzą do grania, zrobią z tym coś innego. Jeżeli dasz to grupie improwizatorów teatralnych, którzy coś słyszeli o RPG-ach, wiedzą, jaka tutaj jest zasada, zrobią z tego coś zupełnie innego. Jeżeli dasz to grupie ludzi, którzy po prostu robią różnego rodzaju, e, lubią się spotykać i robić takie salonowe opowiadanie historii, wykorzystają to jako inspirację do tego opowiadania historii, zrobią z tego coś innego, dasz to grupie osób, które zawsze grały tradycyjnie i będą musiały w to zagrać, zrobią z tego coś innego i tak dalej, i tak dalej. Zobaczysz, ta pusta przestrzeń, która nie jest objęta. Grą wypełni się technikami. Um, więc minimalistyczność gry, to, że ta gra ma jedną stronę, albo dwie strony, albo nie wiem, 12 stron, ma swoje plusy i minusy oczywiście, jeżeli chodzi o zasadę, i też pod kątem inkluzywności ekskluzywności. Z jednej strony strony, 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 strony. Z jednej perspektywy łatwiej przeczytać grę, która ma 12 stron i przygotować się do sesji niż grę, która ma 300 stron, 150 stron, 200 stron, ok, oczywiste jest to. Z drugiej perspektywy im mniej tekstu, tym ciężej zawrzeć wszelkie techniki, dobre porady, dobre praktyki, procedury gry, więc cały czas balansujemy. Jeżeli gra jest napisana mocno w ramach danej kultury, to zakładamy, że te puste przestrzenie będą po prostu wypełnione technikami i wartościami i myślę, że technikami głównie, technikami i narzędziami z danej kultury, okay? więc będziemy tutaj przenosić je, jeżeli gra jest, będziemy próbować naciągnąć tę grę pod to, jak normalnie gramy. A może po prostu nie będziemy wiedzieli, co z nią zrobić, bo ja po latach grania tradycyjnie, po czym po latach niegrania w ogóle, szukałem czegoś lekkiego, fajnego, co mogę poprowadzić znajomym, bo chciałbym wrócić do RPGów. Znalazłem Lady Blackbird, przeczytałem 14 stron PDF-a, z czego jedna strona sytuacja startowa, 5 stron na postaci, to zostało nam 9 stron, trochę stron na setting. Wydaje mi się, że może są 4 strony zasad, plus jakieś potencjalne sytuacje, które mogą się zadziać. Miałem takie, co ja mam z tym zrobić? Nie rozumiem, jak ja w to mam grać. Co to znaczy zadawaj pytania i buduj na odpowiedziach? Nie mieściło mi się to w głowie. A gdybym teraz trafił na tą grę, nie wiedząc co jej istnieniu wcześniej, to bym miał poczucie wow, fantastycznie. Idealne, idealna sytuacja startowa, świetnie napisane postacie, kilka fajnych porad, jak to prowadzić. Resztę wypełniam zadawaniem pytań i budowaniem na odpowiedziach, improwizowaniem, malowaniem sceny i innymi technikami, które już są dla mnie jak druga natura. Okej, okay. mam jeszcze dwa koncepty, które chciałbym zajawić, ale w które nie chciałbym na ten moment wchodzić jakoś głęboko. Przesłucham jeszcze nagranie Mateusza i dopiero wtedy może odniosę się głębiej. Więc pierwszy element, gdy Mateusz mówił o koncepcji świata jako zegara i koncepcji świata jako organizmu. To jest to bardzo związane z obszarem, który w tym momencie studiuje, którego się uczę, robię różnego rodzaju kursy um, online-owe, nie online'owe z niego i który wykorzystuje w swojej pracy również, czyli jest to po angielsku complexity science, po polsku teoria złożoności, która dzieli świat na różne rodzaje systemów, między innymi uporządkowane systemy i systemy złożone. I zależnie od tego jak potraktujemy grę, ale nawet nie grę jako tekst ale grę jako doświadczenie, które mamy w grupie społecznej, będziemy inaczej traktować to, czym są zasady. Więc z jednej strony możemy potraktować grę jako uporządkowany system skomplikowany czyli mechanizm, silnik samochodu co oznacza, że ma linearne i przewidywalne wynikania co oznacza, że tekst gry może nam zapewnić za każdym razem praktycznie takie samo doświadczenie co oznacza, że są. I Jest zestaw jedynych dobrych, najlepszych praktyk, które po prostu będą działały dla tej gry. Możemy ją rozłożyć na części pierwsze, możemy w pełni zaplanować to, jak będzie wyglądała sesja i będzie relatywnie pro, proporcjonalna akcja, reakcja. Czyli jeżeli naciśniemy dany guzik, to praktycznie zawsze tak samo będzie, taką samą będzie mieli reakcję i z taką siłą z samą siłą zareaguje system. Jeżeli potraktujemy grę, i teraz zaznaczam, zajawiam to wyłącznie, więc jeżeli dla Was brzmi to bardzo enigmatycznie, to w innym nagraniu się nad tym pochylimy. Jeżeli potraktujemy grę jak z drugiej strony złożony system adaptacyjny, czyli jak pogodę, ekosystem lasu, ludzki organizm, czyli system, który nie jest zamknięty, który jest otwarty, który jest połączony i przenika się z innymi systemami. Bo ciężko powiedzieć, gdzie jest granica lasu. Możemy powiedzieć, że granica drzew to jest granica lasu, ale prawda jest taka, że grzybnia, która może być centrum tego lasu i korzenie, i grzybnia przede wszystkim może się rozciągać jeszcze daleko i gdzie nie, można zobaczyć jakieś. Kępkim mchu albo polesia, albo pojedyncze po wystające drzewa, czy jakieś zagajniki, które tak naprawdę ekosystemowo są połączone z tym lasem, pomimo że droga przechodzi przez las. Czy droga dzieli las? No nie do końca, bo las idzie dalej. Czy to są dwa osobne lasy? Więc złożone systemy adaptacyjne nie mają jasnych granic, albo te granice nie są jednoznaczne. Można by powiedzieć, że ludzki organizm ma granice, ale z drugiej strony nieustannie wymieniamy, wymieniamy mamy bakterie na skórze. Które umierają, powstają, zabrócimy się czymś, mamy zakażenie, cały czas wymieniamy tlen, um, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? W sensie więc, więc nie ma jasnej, odizolowanej granicy pomiędzy naszym organizmem a zewnętrznym światem, nawet pod kątem picia napoju, wydalania go, e, pocenia się i tak dalej. Cały czas ta granica się przenika. E, gdzie my odpłynęliśmy? Rozmawialiśmy o RPG-ach, teraz rozmawiamy o jakichś dziwnych rzeczach. Więc w systemach złożonych Wynikania nie są jednoznaczne i linearne. Wynikania są zrozumiałe w retrospekcji, czyli rozumiemy, co doprowadziło do czego, ale nimi rządzą również efekty motyla, że dosyć małe naciśnięcie przycisku może wygenerować na przykład kilka różnych efektów w kilku różnych miejscach, które, które, które są różnej skali. Tak jak powiedziałem, systemy są otwarte. Systemy w, systemy w systemach występuje emergencja, czyli różne elementy osoby przy stole, ich preferencje, to jak wyobrażają sobie konwencje, jakie anime. Oglądały w tej konwencji, jakie muzyki słuchały, jakie mają pomysły na sesję, jaki mają poziom energii, prompty, które płyną z kart, jeżeli korzystamy z kart Tarota jako z wyroczni, to jakie są procedury w grze i tak dalej. To wszystko, te wszystkie elementy, co się nazywa w systemach złożonych atraktorami, te wszystkie elementy powodują emergencję, czyli powstaje coś jako opowieść, doświadczenie społeczne, historia. Które tak naprawdę nie jesteśmy w stanie redukcjonistycznie uznać, że, że to jest wartość jakiejś pojedynczej części, bo te wszystkie części, wchodząc ze sobą w relacje, tworzą tą fantastyczną opowieść. I zupełnie inaczej się projektuje systemy złożone, i zupełnie inaczej się projektuje systemy skomplikowane. I z mojej perspektywy, grupa ludzi grająca w werpega jest złożonym systemem adaptacyjnym. Jest systemem złożonym, bo ktoś może wyjść z tej grupy, ktoś może wejść z tej grupy. Rzeczy spoza, czyli nastroje, preferencje, poziom wyspania tych osób wpływa na to, jak będziemy grali. To, że ktoś zrozumie albo nie zrozumie, albo dla kogoś jest super ważny jakoś aspekt tej gry, może mieć efekt motyla na to, jak cała gra będzie wyglądała. Mamy dużo warstw, które są niejednoznaczne, Ktoś może odejść z grupy, możemy grać bez tej osoby kilka sesji, albo kogoś nowego możemy włączyć, więc jest tutaj bardzo dużo złożoności. I jeżeli się projektuje pod systemy złożone, to się projektuje takie minimalne funkcjonalne zasady, które pozwalają tym systemom funkcjonować i rozkwitać. Więc przykład, z którego korzysta często Dave Snowden, Profesor Dave Snowden, który, który uczy złożoności, między innymi korzysta ze złożoności w swojej pracy, um, daje przykład planowania imprezy dla Ośmiolatków, jeżeli traktujemy imprezę dla ośmiolatków jako system chaotyczny, w którym nie ma wynikania, nie ma przewidywalności, wszystkie, wszystkie wzorce są chaotyczne, no to dajemy tym dzieciom alkohol i narkotyki e, i, i tyle. I, I po prostu zostawiamy ich samopas, one idą na jakąś, tak jakby odkrywają siebie psychologicznie i prawdopodobnie spalają nam chatę. Jeżeli traktujemy Imprezy dla ośmiolatków jako system uporządkowany, skomplikowany, to jest to, projektujemy dokładny plan, szkolimy dzieci na początku, jakie są cele tej imprezy dla, dla urodzinowej, co tutaj się dokładnie będzie działo, sprawdzamy kamienie milowe, robimy sesję feedbackową potem, rozpisujemy dokładne, dokładne cele i sprawdzamy te cele, co na przykład godzinę tej imprezy i tak dalej, i tak dalej. Czyli staramy się wszystko zaprojektować, wszystko przewidzieć i działać pod linijkę, jakby to było. System, system uporządkowany, który możemy zaprojektować. Jeżeli potraktujemy imprezę dla ośmiolatków jako jako system, jako złożony system, i tam jeszcze jest słowo adaptacyjny, to oznacza, że on się samoreguluje. Jeżeli coś się stanie, na przykład, jeżeli gramy w cztery osoby, jedna osoba odpadnie, no to my się, jesteśmy w stanie się zaadaptować do tego i grać w trzy osoby, tworząc nową jakość. I wszyscy wiemy, że grupa czteroosobowa bez osoby A to już jest jedna grupa zazwyczaj, ma inny vibe, trochę inaczej rozkładają się interakcje, a z osobą A i jeszcze z osobą B również staje się nową jakością, nową wartością. Więc jeżeli potraktujemy imprezę dla ośmiolatków jako system, jako system złożony, no to to, robimy, to minimalne projektowanie do systemu złożonego to są ogrodzenia. Ogrodzenia są takie, nie wolno wam wchodzić do kuchni, bo jest koniec imprezy, bo tam są noże, gorące garnki i tak dalej, zakaz wchodzenia do kuchni, zakaz wychodzenia na balkon, bo możecie wypaść i skręcić sobie kark. To są granice, tak jak możecie się bawić w przedpokoju i nie wiem, tam w pokoju jednego z tych dzieciaczków, w którym są organizowane urodziny. Wrzucamy atraktory. Tutaj macie, nie wiem, jakąś, jakąś piłkę do pobawienia się, macie konsolę, macie jakąś planszówkę, macie jakiś, nie wiem, hula czy cokolwiek, czym możecie się pobawić. Obserwujemy system. Jeżeli dzieciaki się przewracają o piłkę i ktoś sobie prawie wyłamał zęba, zabieramy piłkę, czyli obniżamy, zabieramy atraktor, który powoduje, który powoduje. Negatywne, negatywną emergencję, której byśmy nie chcieli. Jeżeli widzimy, że dzieciaki się super wkręciły w planszówkę, ale nie ma miejsca do siedzenia, odsuwamy kanapę, robimy im jakieś półki, zbieramy półki, nie wiem, może przesuwamy konsolę i tworzymy lepsze ogrodzenie do emergencji pozytywnej, żeby te dzieciaki się wkręciły w planszówkę, bo widzimy, że wtedy najwięcej jest włączonych, najfajniej się bawią. Czyli w ten sposób się projektuje do, do systemów złożonych i. Z jednej strony, jeżeli sobie spojrzymy na takie gry, które na Pathfindera i tak dalej, to one mają dużo, dużo systemów uporządkowanych, skomplikowanych w sobie, czyli mają właśnie te, te zamknięte systemy, gdzie wydajemy punkty, mamy walkę, która jest zamkniętym systemem, w którym są jakieś punkty, hapeki, trzy akcje, cztery akcje, tury i tak dalej. A z drugiej strony, bardzo dużo minimalistycznych gier opiera się na tych zasadach projektowania dla złożoności, czyli mamy ogrodzenia. Jakąś fajną minimalną strukturę dookoła, której obkleja się zachowanie, um, jakieś. Jakiś... Jakieś 3-4 proste mechanizmy, które nas ściągają z powrotem do ważnych tematów tej gry, albo które nie pozwalają nam wyjść poza te ważne tematy tej gry, jakieś może linie narracyjne, czy nie chcemy przekraczać. Na przykład, ogrodzeniem może być to, że nie chcemy wyłamywać się z konwencji i nie chcemy, nie chcemy wychodzić z konwencji, na przykład w komediowanie. Okay? To jest temat, nad którym, nad którym bym się zatrzymał. Nie mam pojęcia, czy wyjaśniłem to wystarczająco jasno. To jest temat, nad którym dużo siedzę, więc teraz samemu, samemu mam strasznie dużo fajnych, ciekawych konceptów, ale nie wiem, czy je wyartykułowałem. Dajcie znać, czy to jest jakkolwiek zrozumiałe, interesujące i ciekawe. Może nagram coś jeszcze, jeżeli chodzi o te systemy. I drugi termin, który mi się tutaj skojarzył, to gry skończone, gry nieskończone. Jest taka, taka stara książka z teorii gier, która zakłada, że w życiu mamy dużo gier skończonych, gier nieskończonych. Gry skończone to na przykład gra w koszykówkę, czyli mamy określone ramy, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, kryterium wygranej, określonych członków, to jest też gra zamknięta, określone zasady, które są cały czas takie same i graż, żeby wygrać. Czyli na przykład debata, w której każdy mówi po trzy minuty, każdy ma dwa argumenty do przedstawienia, na koniec sędziowie wydają punkty. Jeżeli ma debatę, to graż w debatę, żeby wygrać. To jest gra skończona. Z drugiej strony są gry nieskończone. Przyjaźń, zdrowie, konwersacja. Czyli przyjaźń nie ma kryterium wygranej. Ty graż w gry nieskończone, żeby zostać w grze, żeby mieć jak najdłużej przyjemność i jakość tego grania. Podobnie zdrowie. Nie zrobisz sobie zdrowia w tydzień, nie jest pozamiatane do końca życia, tylko to jest gra, w którą grasz, żeby możliwie najdłużej utrzymać się w grze. Więc oczywiście gry skończone, nieskończone też się kiedyś kończą, więc coś wyłamuje definicję, ale założenie jest takie, że, że to jest gra, w którą grasz, żeby, żeby jak najdłużej w nią grać. I ona ma zmienne członkostwo ktoś może do niej dołączyć, ktoś może odłączyć zasady mogą się jej zmieniać. Jeżeli mamy konwersację, no to możemy zorientować się, że dominowaliśmy rozmowę i zmienić zasady konwersacji, na przykład wycofując się albo ustalając: hej, spróbujmy zrobić kwestię za kwestię, że każdy daje swój przykład, o którym rozmawiamy. Rozmawiamy tutaj, żeby się nie zagadywać, bo ja jestem bardziej ekstrawertyczny, ty jesteś bardziej introwertyczna, więc może, może to nam wyrówna. Czyli korzystamy z zasad, żeby jak najdłużej utrzymać się w grze, a nie żeby tą grę wygrać. Um, i, te, I te zasady, te, te dwa modele, systemy, systemy złożone i systemy skomplikowane, uporządkowane, a z drugiej strony, gry skończone, niekończone, jakoś, jakoś mi się ładnie integrują. Um, więc. Jest taka teza w tej książce, że gra nieskończona może, może ma pojemność na dużo gier skończonych. Więc jeżeli gra nieskończoną jest kariera, oczywiście, emerytura, albo po prostu gdzieś tam kiedyś koniec naszej egzystencji na tym świecie, chyba że Singularity. Słuchajcie, bym poleciał w transhumanistyczne, cyberpunkowe tematy, ale lądujmy. Więc jeżeli grą, nieskończoną, jeżeli grą nieskończoną jest kariera, czyli chcesz jak najdłużej mieć jak najfajniejszą karierę, to na przykład grą skończoną w ramach kariery może być rozmowa o pracę. Chcesz wygrać tą rozmowę o pracę, więc chcesz dostać pracę. I na tej samej zasadzie grą skończoną może być walka w DDK: chcecie ją wygrać, chcecie ją przetrwać, chcecie, nie wiem, z niej uciec, cokolwiek będzie istotne, albo. Jakiś analog z innego rpg i to jest gra skończona, która ma określone zasady, określonych uczestników, ale samo granie możemy popatrzeć na nie w wielu momentach, nie zawsze też jak na grę nieskończoną, czyli gramy ze sobą, żeby jak najdłużej ze sobą grać i żeby pozostać w grze, żeby mieć tą przyjemność grania. I to nam trochę zmienia perspektywę na to, po co są zasady i dlaczego niektóre osoby zmieniają zasady, które są zapisane w tekście albo które są ustawione, żeby mieć lepsze granie. Jest to też związane, polecam Wam bardzo taką książkę: Well-Played Game. Hmm. Bernie DeKoven w ramach ruchu, ruchu nowych gier, to jest ruch z lat 70., który zakłada, że współczesne gry były strasznie rywalizacyjne, więc fajnie by było, gdybyśmy zrobili ruch gier, które są kooperacyjne, w których możemy wchodzić we flow i fajnie się razem bawić ze sobą. Też miał to założenie, że jeżeli chcemy mieć dobrą grę, to powinniśmy obserwować, czy nam się dobrze ze sobą gra, czy mamy flow i dobierać zasady i zmieniać zasady po to, żeby jak najdłużej w tym flow być. To są rzeczy, o których opowiem w innym nagraniu. Natomiast na ten moment dajcie znać, e, które elementy Was najbardziej zainteresowały, jakie są Wasze odpowiedzi na zadane pytania, o czym chcielibyście dowiedzieć się więcej. Czy palnąłem jakąś gafę? Poprawcie mnie, dajcie znać, czy ten ostatni element był w ogóle ciekawy, czy nie przykomplikowałem e, i, i, czy, to, i czy, czy chcielibyście o tym również usłyszeć więcej. E, czy coś pominąłem? Podpowiedzcie, podrzucie jakieś materiały. No i wiadomo, jak zawsze. Komentujcie, YouTube to nagradza, wchodźcie na Discorda i dyskutujcie, M może w końcu się tam pojawi w bliskim czasie, jeżeli Wam się naprawdę podoba to co robimy, to wspierajcie na Patreonie, żeby kanał mógł się rozwijać. Powiedziawszy to, bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.